Siłownia pod chmurką oraz siedziba crossfitowców, czyli sala treningowa przy ulicy Żółkiewskiego w Raciborzu, stały się w sobotnie przedpołudnie areną zmagań najsilniejszych kobiet i mężczyzn w Raciborzu. Cross-training przeżywa w Raciborzu swój złoty czas. Zawody crossfit w weekend przyciągnęły wielu miłośników tej formy treningu. Staramy się pokazać naszą sprawność, to co robimy gdzieś na co dzień, co ludzie lubią robić, jeżeli chodzi o ćwiczenia takie właśnie typowo funkcjonalne, różnorodne. I tutaj dzisiaj się spotkaliśmy, żeby w formie takiej małej rywalizacji pokazać, na co nas stać, pokazać naszym dzieciom, bo niektórzy są też i starsi, pokazać innym osobom w rodzinie, co lubię, co mnie pasjonuje. Celem cross-treningu jest poprawienie naszej wytrzymałości, siły, elastyczności, wydolności oddechowej, jednym słowem kondycji. Zawodnicy trenują, wykorzystując jedynie ciężar własnego ciała lub dodatkowe obciążenie, takie jak drążki, skrzynie, sztangi, hantle, ketle, czy nawet klasyczne, niewinnie wyglądające skakanki. Ćwiczą mali, ćwiczą i duzi, ćwiczą starsi, więksi, mniejsi, płci, grubsi, każdy po prostu robi w swoim tempie i właśnie to jest ta magia tego sportu, że po prostu każdy robi na to, na ile go stać. Jakie konkurencje dzisiaj czekają na zawodników? Dzisiaj mamy dwa treningi podzielone na dwie części. Ciężko tutaj opisać wszystkie. To są podnoszenia ciężarków lżejszych, podnoszenia sztang, przeskoki przez skakanki, które są troszeczkę może większe, mniejsze, przejścia przez pudło, czyli takie typowo różnorodne rzeczy, które nawet nie możemy znaleźć na siłowni pod chmurką, możemy znaleźć gdzieś w parku. Jeśli zatem nie masz pojęcia, jak wykorzystać ustawione w parkach drążki, drabinki, deski i sprzęty siłowe pod chmurką, wizyta na treningu przy ulicy Żółkiewskiego z pewnością będzie przydatną instrukcją. A być może wciągnie cię na tyle, że za rok to właśnie ty staniesz na crossfitowym pudle.